Kara, która grozi zawodnikowi, to 4 lata dyskwalifikacji, co oznacza, że przez 4 lata zawodnik nie będzie mógł brać udziału w żadnych zawodach sportowych, ani uczestniczyć w oficjalnych treningach, i nawet też oczywiście w ogóle w jakichkolwiek treningach kadry narodowej, czy treningach klubowych. Przez okres 4 lat dyskwalifikacji prawdopodobnie też nie będzie mógł pobierać żadnych stypendiów. Stężenie substancji zabronionej w próbce wyniosło 4,1 nanograma na mililitr. Przypominam, limit decyzyjny wynosi 2,5 nanograma na mililitr, więc było to dość znaczne przekroczenie, ale nie tak znaczne jak w przypadku jego brata, gdzie stężenie wynosiło 12. Jeżeli chodzi o wyniki próbek jakichkolwiek na świecie, nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że próbki mogą być badane w każdym czasie, mogą podlegać reanalizom, więc także zaraz prawdopodobnie po igrzyskach w Rio będziemy dowiadywać się o tym, że możliwe, że też niektórzy olimpijczycy, czyli zawodnicy, którzy będą zdobywali medale podczas tych igrzysk, zostaną uznani za dopingowiczów, ponieważ próbki, które były pobierane na igrzyskach w Londynie czy też w Pekinie, dały wynik pozytywny. Więc w tej chwili dzisiejszy świat antydopingowy działa w ten sposób, że zawodnik nie zna dnia ani godziny, kiedy wynik może się pojawić. Próbki zostały pobrane w neuralgicznym momencie. Zostały pobrane w momencie, kiedy zawodnicy mogą stosować substancje zabronione, i ten wynik tego dowodzi. Okres miesiąca, 2 miesięcy przed ważnymi zawodami to jest ten okres, w którym zawodnicy potencjalnie mogą stosować substancje zabronione. Oczywiście to wszystko zależy od dyscypliny, od konkretnych trendów, ale właśnie tak to wygląda, więc czasami zawodnicy są też badani na 2 tygodnie, na 3 tygodnie przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie, czy w ogóle inne ważne zawody sportowe, i nie tylko są badani przez nas. Proszę pamiętać o tym, że zawodnicy podlegają badaniom, które są realizowane także przez międzynarodowe federacje sportowe, i międzynarodowe federacje sportowe również przeprowadzały badania na polskich zawodnikach do momentu wyjazdu do igrzysk olimpijskich, więc też nie można dać 100% gwarancji, że na przykład nagle okaże się, że badanie zrealizowane przez Międzynarodową Federację Sportową da wynik pozytywny.